Robicie grzebak powiewie. Z największą radością spotykamy się dzisiaj w naszej świątyni parafialnej, aby świętować wraz z Tobą Twoje nieco opóźnione imieniny. Z tej też okazji pragniemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu całej wspólnoty parafialnej i wspólnot przy niej istniejących, aby Bóg obdarzał Cię łaską zdrowia, a Matka Boża, Matka wszystkich kapłanów, niech otacza Cię płaszczem swojej macierzyńskiej opieki na każdy dzień Twojego duszpasterskiego posługiwania. Niech dobry Bóg pomaga Ci realizować wszystkie Twoje plany i zamierzenia, które będą zgodne z Jego wolą. Niech Twoi święci patronowie zawsze będą przy Tobie i niech Cię wspomagają, a także Twój anioł stróż niech Cię strzeże każdego dnia i każdej nocy. Drogi księże Bartu, z całego serca dziękujemy Ci za czasowe, dobre działania w naszej parafii, za dobrą i owocną współpracę z naszym księdzem proboszczem, kanonikiem Markiem, za opiekę nad ministrantami, za to, że sprawujesz pieczę nad harcerzami i za to też, że odwiedzają oni naszą parafię i dają przykład dzieciom i młodzieży w naszej parafii, jak powinien zachowywać się prawdziwy harcerz czy prawdziwa harcerka. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie czyniłeś i czynisz dla naszej całej wspólnoty parafialnej, a jeszcze i za to, że prowadzisz w roku szkolnym katechetycznym krąg biblijny. A na koniec życzymy Ci, księże Bartku, abyś był zawsze kapłanem na wzór serca Jezusowego i aby uśmiech nie znikał z Twojej twarzy. Szczęść Boże. Ale jeszcze na marginesie chciałam powiedzieć, ksiądz proboszcz nawiązał do kamienia pomorskiego, że z księdzem Bartkiem spotkałam się po raz pierwszy w kościółku świętego Mikołaja w Kamieniu, gdzie prowadził z młodzieżą takie spotkanie, ale też była prześwięta intencji dzieci poczętych. Wspomniał, że dobrze nowogarskie takie przyczyny się odrobiają. Na koniec spotkania poniosłam rękę, że jestem też dobrej nowogarskiej i potwierdzam, że tak jest. Szczęść Boże! Szczęść Boże, załatwa jest serdecznie. Piękne życzenia. No przyjdźcie na plebanie, zapraszamy. Jaki piękny. Przyjmij Cię, słowa ciepłe i szczere, i w Twoich imieniu życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Marcinnej opieki oraz aby naszej posłudze, duszy pasterskiej, naszej parafii zawsze towarzyszyły Ci świętość, wrażliwość, poświęcenie. Niech Bóg da Ci łaskę wiele, nie wzmacnia powołania, posłania kiedy trzeba. A my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy i wszystkie swoje życzenia w modlitwę wycieliniamy. Szczęść Boże. Dzięki, Agata. Dzięki Wam za pamięć. Dziękuję Wam serdecznie za piękną grę. Dzięki. Mam Państwa różnicę duże. Dzięki, Józia. Dzięki, Dominika. Za Panu wspaniałe prezenty. No, dzięki, Klaudia. Będzie 21? Postaram się. No, bądź. I też przyjdźcie, nie? Czcigodny księże wikariuszu, w imieniu ministrantów naszej parafii pragniemy podczas tej mszy świętej złożyć Ci najlepsze życzenia imieninowe. Twój patron w Ewangelii świętego Jana nosił imię Natanael, co z hebrajskiego oznacza Bóg dał. Dzisiaj więc dziękujemy Bogu za dar tak wspaniałego kapłana. Czcigodny księże, chcielibyśmy podziękować Ci, że Twoja posługa jest posługą na wzór świętego Jana Pawła II. On bowiem słowo kapłan rozumiał jako człowiek dla innych. Dziękujemy więc za to, że zawsze możemy liczyć na Twoją pomocną dłoń i pogrzebienie wypływające z Twojego serca. Chcielibyśmy życzyć Ci przede wszystkim ogromu łask Bożych, opieki Twojego patrona oraz jego stałego orędownictwa, błogosławieństwa oraz opieki Matki Najświętszej Królowej Kapłanów.
My jako wspólnota zapewniamy pamięć w naszych modlitwach. Szczęście Boże. Drogi księże Bartłomie, ile gwiazd nocą świeci na niebie, tyle dziś życzeń płynie do ciebie. Starsi i młodzi, duzi i wali, bo wszyscy bardzo cię pokochali. Ja, korzystając z tej sposobności, składam najserdeczniejsze życzenia z głębi serca mojego w formie piosenki autorstwa własnego. Jak co roku i właśnie o tej porze imieniny dziś swoje księży masz, my serdeczne życzenia składamy i radośnie śpiewamy ci tak. Zdrowia, szczęścia, pomyślności dziś życzymy ci i nawet słońca, gdy pochmurne bywają dni. Bóg cię wybrał spośród wielu, nie wahały się. Wiedz, życzymy wytrwałości w tej pięknej służbie Twej. Idź przez życie z łaską Bożą i nie lękaj się. Kiedy trudno, Bóg ci pomoże, w Jego miłości trwaj. Przez Maryję do Jezusa kieruj prośby swe. Ona płaszczem swej opieki zawsze otoczy cię. Jeszcze jedno me życzenie długich życia lat. Twoja miłość i wierność Bogu to piękny życia kwiat. 100 lat, 100 lat dziś śpiewamy, echo płynie w dal. Niech Słowo Boże Twym życiem będzie, a domem cały świat. Szczęść Boże. W naszą kapłańską codzienność, ale Bóg zapłać też i drugiej pani Halince,
która ma wielką cierpliwość do młodego księdza, jakim jestem. I każdemu, chcę szukać też święcia pani Weniko, która też zawsze pomaga. I każdemu jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać. Księdze BB, mogę coś powiedzieć? Gdy wybrano młodego biskupa, a właściwie kardynała, młodego księdza na biskupa, i to był Karol Wojtyła, to był taki zarzut, jest za młody. I wtedy kardynał Wyszyński powiedział, to jest przypadłość, która szybko mija. Nie, ksiądz się nie martwi, ksiądz sobie zdąży zestarzeć się. Zapłać, może nie wiecie, ale swoim śpiewem, modlitwą i obecnością bardzo wiele ofiarowaliście do mojego serca, takie wiele ciepła, które jest w kapłańskiej samotności bardzo potrzebne. Serdeczne Bóg zapłać. Błogosławieństwo już było. Co teraz? Idziemy do zakrystii. Tak. I na prywatnie. Tam się jeszcze spotkamy z ciasteczką, sok, woda, kawa, herbatą.